Siemaneczko, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. To ostatni odcinek tego roku, więc mam nadzieję, że stawicie subskrypcję z dzwoneczkiem i łapkę w górę, tak aby było nas coraz więcej. A dziś otworzymy specjalnie dla was 151 Zapdos X. Jest to specjalna kolekcja zestawu 151, którą otworzymy na życzenie widzów, którzy napisali mi komentarze. Więc jeżeli wy chcielibyście zobaczyć jeszcze jakieś sety, piszcie w pilnie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć na kanale, a ja postaram się znaleźć ten set i otworzyć dla was. Także zaczynamy dzisiaj od Zapdosa. Zapdos jest piękny, naprawdę wygląda imponująco, jeżeli chodzi o sam zestaw. Także przekonajmy się dzisiaj, jak dropi Zapdos i co znajduje się wewnątrz. Olbrzymi Zapdos X w takimi specjalnymi gwiazdaczkami. Jest to karta typu Jumbo. Tak nazywają się te duże karty, których możemy zobaczyć kopię małej karty, o tej, tylko że w powiększonej wersji. A wam, widzowie, jak podobają się tego typu karty i co uważacie? Czy są one warte swojej ceny, czy jest sens zbierać te karty? Napiszcie w komentarzach. Spójrzcie na te imponujące karty. Mamy Zapdosa, który wygląda naprawdę bardzo fajnie w tych gwiazdeczkach. Dodatkowo te pioruny, które tutaj tak wyglądają, jakby miały strzelić naprawdę z tej karty, fajnie to wygląda. No i to jest oczywiście promka, a oprócz niej możecie dostać tutaj specjalną kartę Elektrabaza, która jest właśnie w takim holo, o tutaj specjalnym, jak widzicie. Galaxy Holo na tej karcie wskazuje, że jest tylko z tego setu. Więc jeżeli chcielibyście uzbierać tę unikatową tą kartę swojej kolekcji, to musicie niestety zakupić ten produkt. I w zestawie, oprócz oczywiście fantastycznych kart, znajdują się również 4 boostery ze serii 151. Także przejdźmy do otwarcia i sprawdźmy, co znajduje się wewnątrz nich. Oczywiście te wszystkie piękne dźwięki Asymery macie za darmo ode mnie. Nie musicie nawet o nie prosić, ale była za to prośba w komentarzach o otwarcie 151, więc otworzymy wszystko ze 151 już niedługo. Także karta tutaj przekładana i lecimy ze sprawdzeniem, co znajduje się wewnątrz. Pyk. Wodna energia. O właśnie, od teraz będziemy zgadywać. Dobra, zgaduję, że jest wodna energia. Patrzcie, trafiło mi się. Wow! Psyduck, od razu. Cubone. Mieliśmy go akurat. Vulpix w reversiku nam się przed chwilą co trafił. A teraz mamy zwykły. Magnemite. Nidorina. Nidorina niestety już mieliśmy. Raticate też nam się trafić. Erika, pamiętacie? Ten sam układ. Mówiłem o Raticate i Erice, która fajnie gdyby była w full arcie. Omastar! Mamy go w hologramie, a teraz również i w reversiku. Bardzo sympatycznie. Graveler. Bardzo lubiłem przemianek Golema. Mamy w reversiku. I trafił nam się Aerodactyl, jeden z pradawnych Pokemonów w hologramie. Bardzo ładnie to wygląda. Drugi boosterek. Lecimy. Sprawdzamy, co tutaj wydropi. Oczywiście kodzik przekładamy, pierwsza karta do przodu, energii i zgadujemy. Ja myślę, że to będzie walcząca energia. A nie, zobaczcie, mamy na starcie fantastyczną energię. Basic Energy Green, tu mamy trawiastą, ale w takim pięknym, jak to się nazywa, Galaxy. Wow, Koldin jest naszym pierwszym Pokemonem. Potem mamy przemianę Bellsprouta, Gastliego, którego dopiero co trafiliśmy w reversiku, a teraz mamy zwykły Paras. To są takie podstawowe Pokemony, które kojarzą się z tamtą serią. Rapidash, bardzo lubiłem tego Pokemona i jego przemiany, wcześniejszą przemianę Punite. Nidorina nam trafia się po raz kolejny. Szkoda, że nie jakieś inne przemiany, byśmy mieli większą liczbę kolekcji. Raticate, ten czurek, coraz częściej w naszych paczkach. Mam nadzieję, że to się zmieni. Abra w reversiku, mamy ją w Galaxii Holo i tutaj mamy kolejną ten Wartortle, nasz żółwik w reversiku oraz uwaga, pyk, Wizzing. Od razu kojarzy mi się z tym zespołem R i to jest taka karta, która kojarzy chyba się wam wszystkim właśnie z tej bajki Pokémon. Uf, kochani, słuchajcie, jesteśmy przed kolejną paczką, sprawdzamy, co znajduje się wewnątrz. Mamy tutaj otwarcie, trzeci boosterek. No i lecimy. Kodzik oczywiście na bok, energia do przodu i mam nadzieję, że to ognista energia, bo nam zawsze przynosiła szczęście. Niestety nie, ale jest to stalowa. Paras, mamy go już. Voltorb, Krabi, Sandslash, Lapras, bardzo fajny w ogóle Pokémon. Skyter, Cyclone, nasza droga rowerowa. I mamy Google. Okularki w reversiku, trainera Grimera w reversiku oraz Moltresa. Moltresa, jednego z tych właśnie legendarnych Pokemonów w holo. I lecimy z ostatnim boosterkiem ze 151. Bardzo ładne one wyglądają. Kurczę, naprawdę fajne boosterki. Szkoda, że troszeczkę przegapiłem tą serię, ale na pewno da się jeszcze nadrobić.
i zobaczyć więcej kart z tej serii. Zdecydowanie też łatwiej idzie mi czytanie nazw, kiedy Pokémony po prostu znam, bo pamiętam jeszcze mój Bayset. Słuchajcie, mam kartę z Baysetu z 99 roku i jak chcę, kiedyś byście zechcieli, to napiszcie w komentarzach. Być może nagrałbym dla was odcinek, w którym pokazałbym wam moje sety. Także słuchajcie, przekracamy energię, a ja mam nadzieję, że tym razem to wodna energia. I nie walcząca. Byłem blisko, byłem na pewno blisko. Mamy Koffinga na starcie, Tangele, Grimera, Psyduck'a, Psyduck. No ten Raticate, to ja nie wiem, to w każdej paczce jest przynajmniej jedna wersja. Dobrze, że jest tylko jedna na szczęście. Erika, kolejna karta powtórzona. Magneton. I Arcanine. Piękny Arcanine w Reversiku. Oraz mamy Ekansa w Reversiku i ostatnią kartą Gengar. Mówiłem wam, że jeden z moich ulubionych oprócz Gastly'ego i Huntera, Gengar jest naprawdę bardzo imponujący. Mamy ładny, tutaj ładną kartę w hologramie. Jeżeli chodzi o Zapdosa, to bardzo podobało mi się pudełko, bardzo fajnie wygląda ta karta Jumbo oraz bardzo ciekawie wyglądają oczywiście karty z tego zestawu. Tutaj oczywiście Electaboss i Zapdos możemy znaleźć w tym secie, one bardzo ładnie wyglądają. Sam set bardzo mi się podobał, jeżeli chodzi o wizualne. Same karty ze 151 są naprawdę bardzo ekscytujące. One mają coś w sobie, słuchajcie, mają coś w sobie. Także jeżeli chodzi o samą serię, bardzo mi się podoba, bardzo to fajnie wygląda. Jeżeli chodzi o drop, niestety nie udało mi się na tyle, co bym sobie oczywiście wymarzył, ale mam nadzieję, że z każdym kolejnym otwarciem kart 151 będzie coraz lepiej i przypominam wam, że już niedługo w nowym roku mamy Paldea Fate, nową serię, która startuje od 26 stycznia i na pewno w dniu premiery będę dla was jeszcze specjalnie otwierał te karty, także mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej tego czasu. Stawcie więc łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i oczywiście piszcie komentarze, wbijajcie również na inne sociale, Instagram, Discord, grupy, wszystko znajdziecie oczywiście w opisie, tam znajdziecie więcej linków. Dzięki śliczne za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!